witam Was, kochani, w ponownym filmiku. Pomyślałam, miałam dzisiaj nie nagrywać w ogóle, ale okazało się, to jest dosyć długa historia, tak pokrótce Wam tylko opowiem. Powinnam we wrześniu dostać goodie boxa, ale nie dostałam go. Tak naprawdę napisałam do nich, że co się dzieje, że po pierwsze o jeden produkt, sami mi napisaliście, że o jeden produkt w sierpniowym goodie boxie dostałam mniej, a po drugie kompletnie przez cały miesiąc zero odezwu, gdzie jest mój box. No i oni mi odpisali, a że odpisują 3 dni, to po 3 dniach dostałam info, że oni nie wiedzą, co się stało, że jest jakiś problem z moją paczką, z moim goodie boxem i tak dalej. Więc co ja zrobiłam? Ja nie cierpię takich sytuacji, słuchajcie. Mnie to po prostu frustruje. Ja mam własną firmę. Ja wiem, jakie powinno być podejście do tego wszystkiego. Ja wiem, jak ważny jest klient, jak ważny jest jego komfort. I ja przez ten pryzmat jakby patrzę na wszystkich handlowców, na wszystkich sprzedawców, na wszystkie firmy obsługi klienta i tak dalej. No i bardzo mi się to nie spodobało, więc od razu im napisałam, że w takim razie taka współpraca mnie kompletnie nie interesuje i że ja anuluję swoją subskrypcję. I oni raptem mi odpisali, że jest im bardzo przykro, bla bla bla, takie tam standardowe jakieś swoje teksty. I napisali mi, że ale ten goodie box został już wysłany. I że jak nie chcę go przyjąć, to żebym po prostu go nie przyjęła od kuriera, po prostu i wróci do nich i oni mi zwrócą pieniądze. Ale sobie pomyślałam, że przyjmę ten goodie box, skoro został wysłany i po prostu ostatni filmik Wam nagram z goodie boxem. I tak się nosiłam z tym, że ja zrezygnuję z tego. Bo jak mówiłam Wam, te produkty, pierwszy goodie box był najlepszy, a później było coraz gorzej. Były produkty, które po prostu których ja normalnie nigdy nie używam. I dlatego i tak nosiłam się z tym, żeby zrezygnować i tak. No ale dobra, tak wygląda goodie box, który przyszedł do mnie w październiku, zamiast we wrześniu. Nawet nie chce mi się, słuchajcie, tego czytać chyba. Wszystkie produkty znajdujące się w tym pudełku wybrałam specjalnie dla Ciebie. Z drutu, to majtki z drutu, nie? Obiecali mi, że będzie jakiś produkt niespodzianka za to, że w sierpniowym dostałam o jeden produkt mniej. Wydaje się, że jest dużo produktów, ale czy to jest... Nie wiem, słuchajcie. Otwieram. Pierwszy... To jest Day Cream SPF 15 i to jest firma Ronsbol Denmark. Oczywiście tak, w opisie będziecie mieli wszystkie te produkty, postaram się znaleźć ich ceny. Jeżeli się da, to podlinkuję po prostu te produkty i wtedy nie będę pisała cen, tylko będziecie mieli linki, to sobie zajrzycie i przepraszam. Sorry, ale kurier przyszedł i to jest jeden z tych kurierów, który uwielbia ze mną pogawędki uskuteczniać. Postaram się Wam wysłać w opisie albo te linki, właśnie może Wy wolicie formę linku, bo wtedy odpalacie i dokładnie Wam pokazuję ten produkt. Natomiast jak Wam zrobię opis, to mimo że robię dokładnie taki opis, jak jest na kremie, to ja czasami nawet szukając widzę, że pokazuję coś innego, więc możecie nie dokładnie na ten produkt trafić. W każdym razie pokazuję Wam też, jak wygląda, więc zawsze możecie do tego wrócić. I oczywiście przetestuję, przetestuję to i Wam powiem day cream, więc fantastycznie, w ogóle wszystkie day creamy mi się kończą. Zostało mi troszeczkę jednego tego naczynkowego tylko, którego nie lubię codziennie używać, tylko co któryś, więc dobrze mieć coś na wymianę. Dobra, kolejne. Evoluderm Gommage Peach Lisson Exfolie et Adocit. Niezły jest mój francuski, co? Made in France. Nie mam zielonego. A, food scrub. O, widzicie? Scrub do stóp.
Świetne. Bardzo lubię produkty do stóp, używam. Ja mam dosyć spore rogowacenia, więc jeżeli nic z tym nie robię, to narasta po prostu w strasznych ilościach, więc super. Dobra. The Cure Number Glove. Glow albo Glove, nie wiem. Aha i BH, Glow Cleanser. O! Kolejny cleanser. Mam już Dermalogica z adwentowego ASOS-a, kalendarza i teraz to. Także fajnie, bo sobie potestuję trochę te cleansery. Tym bardziej, że ostatnio jak kupowałam, to w ogóle nie miałam pomysłu. No bo jakby... ja nie do końca wiem, jaki ten cleanser powinien być. To Wam od razu mówię. Ja mam zawsze z tym problem. Nie wiem, czy mam iść w te cleansery delikatne, czy mam iść te kwasowe. Nie mam pojęcia. Także jak sobie wypróbuję, o taka jest próbka, to jestem z niej bardzo zadowolona, bo w końcu będę mogła sprawdzić, czy jest jakaś różnica, czy to daje in plus, czy in minus mojej skórze. Także spoko. Blush on Cheek Stick. Z jakiej to firmy? MCO Beauty? Nie wiem, co to jest. Poczekajcie, gdzie to się otwiera. Super, nawet nie ma takiego, wiecie, takiego zaczętego, żeby to można było otworzyć. No nie chcę tego robić. Ale może czymś... Tu nic nie mam takiego pod ręką akurat. Musiałabym nożyk wziąć, no. Po prostu w którymś makijażu go użyję, jak sobie otworzę i Wam pokażę. Wydaje się bardzo ciemne. Nie wiem, co oni z tymi ciemnymi. Czy to jest wszystko dla, kurczę, ciemnych karnacji, czy o co tu chodzi? Róż powinien być delikatny, no. Dobra, hand cream with cocoa butter and vitamina E. Plastik recyklowany. Recycled, recyklingowane. Dobra, no co? Słuchajcie, co ja mogę Wam powiedzieć? Kremów do rąk teraz mam trochę, ale od razu sobie użyjemy. Zobaczymy, jak się wchłania. Gęsty, bardzo mocno gęsty jest. Bardzo szybko się wchłania. Moim zdaniem on nie pachnie. Ani nie pachnie kremem do rąk, ani nie pachnie kokosem. Nie czuję go kompletnie, także... Ale jest nawilżona skóra, także spoko. Już mam 2, 4, 5, to jest 6, 7 produktów, czyli dali mi jakieś... Tak? No tak, no jeden mam dodatkowo, a nie powinno tak być. Powinna mieć 8 produktów. Nie wiem. Karma Mayu Star Age Defense Micellar Water. A do czego micellar water? A, 3 w 1 Makeup Remover. No, to nie dla mnie. To jest woda. No, ja nie usuwam niestety. Ja spróbuję tego. Może nawet dzisiaj tego spróbuję, ale ja nie usuwam makijażu wodą micelarną, tylko i wyłącznie olejkami. Nieraz już Wam o tym mówiłam. No i dobra, to jest ten głasza. Mind and Body Benefits. Oczywiście jest tak zapakowane, że ola Boga. Czekajcie. Serio? Dobrze w ogóle, że przyszli teraz, bo ja muszę wyjść z domu. Także dobrze, że teraz przyszli. I zaraz ubieram się i idę. Tak było dobrze latem. W ogóle wy widzicie ten mój... Tak było w ogóle dobrze latem, że człowiek zakładał sandały, klapki i wychodził. Teraz już trzeba myśleć, jak się ubrać, bo jest dosyć chłodno. Sorry, ale w życiu tego nie otworzę.
nie używając do tego zębów. Co ja mam tym kamieniem zrobić? Przepraszam, weźcie mi powiedzcie. Nie ma to żadnego kształtu. Co mam tu, to tak robić? Nie wiem, co mam tym robić. No, dlatego ja nie lubię takich w ogóle. Ręce, moje własne ręce są najlepszym masażystą. Dobra, muszę powiedzieć, że jestem zadowolona z tych produktów, pod warunkiem, że to nie są jakieś taniości. Ale o tym się przekonacie w opisie. No i co? I tyle po prostu. Zrobię teraz taki boksik, żeby to po prostu sfotografować na miniaturkę. I tyle, kochani, zmykam, bo muszę załatwić pewne sprawy. Bardzo krótki filmik, no ale co Wam mogę powiedzieć no, o tych produktach? Nic tak naprawdę, więc filmik jest krótki. No. Także do zobaczenia i buziaczki. Pa!